Koszykarze uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Piotrkowie nie sprostali liderowi trzeciej ligi ŁKS-owi SMS MG13 Łódź, choć emocji w tym meczu nie brakowało. Faworytem tego spotkania był oczywiście zespół z Łodzi, który w pierwszym spotkaniu pokonał Piotrkowie 77-38. W meczu przed własną publicznością piotrkowianie bardzo chcieli się zrehabilitować, ale goście nie zamierzali odpuszczać i już od pierwszych minut próbowali przejąć inicjatywę. W pierwszej połowie ŁKS utrzymywał kilkopunktową przewagę. Ostatecznie ta część meczu zakończyła się wynikiem 28-32 dla zespołu z Łodzi. Trzecia kwarta była chyba najbardziej wyrównaną częścią tego spotkania. ŁKS nadal utrzymywał niewielką przewagę, ale Piotrkowie miała co najmniej kilka okazji, żeby zremisować. Na początku czwartej kwarty było podobnie. Dopiero pod koniec meczu łodzianie dosyć wyraźnie odskoczyli swoim rywalom i nie oddali prowadzenia już do końca. Ostatecznie ten mecz zakończył się zwycięstwem łodzian, którzy rzucili 61 punktów. Piotrkowianie zdobyli 9 punktów mniej. Uważam, że nie zagraliśmy bardzo źle. Kilku graczy nie było z nami, bo wyjechali na święta do domu, ze szkoły. Także jestem zadowolony ze fragmentów gry, natomiast na niektóre momenty były takie, że mam parę uwag do zawodników, ale to już w szatni sobie powiemy. No mecz był walki, ale no niestety no, zabrakło nam skuteczności i ewentualnie obrony. No. Jeżeli nam zbierają piłki spod kosza i dobijają, no to nie ma co meczu wygrać. No i skuteczność jeszcze wiele do życzenia zostawiała. Po tym zwycięstwie ŁKS umocnił się na pierwszym miejscu w tabeli. Piotrkowie zajmuje drugą pozycję. 5 stycznia odbędą się ostatnie mecze rundy zasadniczej. Piotrkowie zmierzy się na wyjeździe z AZS PWSZ Skierniewice, a ŁKS podejmie we własnej hali S-Bank Radomsko. Halowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Seniorów w tenisie ziemnym odbyły się w miniony weekend na kortach przy ulicy Belzackiej. W zawodach wzięło udział 11 tenisistów. Co prawda zabrakło tego najlepszego, czyli Jerzego Janowicza. Z powodu kontuzji nie wystartował też zwycięzca tegorocznego juniorskiego US Open, piotrkowianin Kamil Majszak. Mimo to poziom zawodów był dość wysoki. Gdyby pominąć, no wiadomo, Jurka Janowicza, który nie gra w takich turniejach, no to można powiedzieć, że cała czołówka seniorska się tu zjawiła. No, tym, którym jeszcze tam zależy na tych punktach, to się pojawili w Piotrkowie. Do ścisłego finału wśród singlistów awansowali czterej zawodnicy. Mateusz Konieczny z klubu BTS AZ Bełchatów, Marcin Morawski z klubu MKT Łódź oraz dwaj piotrkowianie. Dawid Baranowski z klubu AZS Łódź oraz Michał Sikorski z klubu MKT Łódź. Dla tego ostatniego był to debiut w seniorskich mistrzostwach województwa. Choć ma już na koncie dużo większe sukcesy, na przykład brązowy medal Mistrzostw Europy Juniorów w grze podwójnej. Jak sam podkreśla, udział w takim turnieju na pewno będzie procentował. Gram ze starszymi, na pewno są ode mnie mocniejsi, mogę podbić mocniejszą piłkę, na jakieś doświadczenie zdobywam. Ostatecznie mistrzem województwa został Mateusz Konieczny z klubu BTS AZ Bełchatów. To był drugi wywalczony przez niego na tej imprezie medal, bowiem wraz z Dawidem Baranowskim z klubu AZS Łódź zdobył też złoto w grze podwójnej. Znamy już mistrza Osirowskiej Ligi Siatkarskich Szóstek. W minioną niedzielę odbył się finał tych rozgrywek, w którym zmierzyły się obrońca tytułu zespół Rower oraz Bąku Volley School. Faworytem tego pojedynku był Rower, który w fazie play-off nie poniósł żadnej porażki. Pierwszego seta dość niespodziewanie wygrali jednak zawodnicy Bąku Volley School. W drugim emocji też nie brakowało. Zdecydowanie lepiej tę część meczu rozpoczęli siatkarze Rowera, którzy od początku wyszli na prowadzenie. Potem ich rywale zdołali jednak zniwelować tę przewagę, a następnie sami objęli prowadzenie, którego nie oddali już do końca tego seta. Trzecia część tego spotkania wyglądała podobnie. Siatkarze Rowera nieznacznie odskoczyli rywalom, ale ci zdołali odrobić straty i wygrali trzeciego seta 25-20, a cały mecz 3-0. Ten pojedynek z wielokrotnymi mistrzami, czyli z Rowerem, zawsze nam się ciężko grało. W tym roku no, zebraliśmy, muszę powiedzieć, mocną ekipę, no i staraliśmy się im dorównać. Udało się 3-0, ale naprawdę muszę zarówno pokonanym przyznać, że prezentują wysoki poziom i naprawdę mecz był bardzo trudny, a wynik nie odzwierciedla po prostu tutaj poziomu meczu. Byli lepsi, przegraliśmy sportowo. Drużyna Bąku Volley się wzmocniła, my jak lekko osłabieni byliśmy, no ale w sumie no, w tym składem gramy, no ale no, brakło tych dwóch zawodników, żeby wzmocnić troszkę. No, siła ataku po ich stronie była o wiele lepsza, u nas zawiódł odbiór jeszcze i nie było kończących piłek. To zdecydowało o zwycięstwie przeciwnika.
W tegorocznych rozgrywkach uczestniczyły 4 drużyny. Oprócz finalistów o tytuł walczyli także siatkarze zespołu Policji i pierwszego liceum ogólnokształcącego. Nie udało im się jednak wygrać meczów półfinałowych. Pierwszy mecz był drużyna pierwszego liceum z Rowerem 2-0. Rower wygrał. Drugi mecz półfinałowy drużyna Bąku z drużyną Policji 2-0 wygrała drużyna Bąku Wolej. No i tak jak widzimy, finał 3-0 dla drużyny Bąku, także mamy nowego zwycięzcę. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary i medale. Wręczono też nagrody indywidualne. Puchar dla najstarszego zawodnika rozgrywek odebrał Marian Błaszczyk z zespołu Policji. Najlepiej broniącym zawodnikiem został Paweł Sieroń, reprezentujący barwy Rowera. Najlepszym rozgrywającym został Łukasz Biernacki z Bąku Volley School, najlepiej atakował Adrian Mogiła z Rowera, a najlepszym zawodnikiem rozgrywek został Robert Pawlikowski, zawodnik nowego mistrza. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu magazynu sportowego. Na kolejny zapraszamy w środę 8 stycznia, tradycyjnie po informacjach piotrkowskich.